Siemanko, jestem Detrek i witam was w pierwszym odcinku drugiego sezonu CitySixL. Tak, znaczy niby kontynuacja starej serii, ale seria będzie zupełnie inna, gdyż mam na nią, wydaje mi się, że dość ciekawy plan. Odcinki będą dość krótkie, ale wydaje mi się również treściwe, gdyż mam do zagospodarowania bardzo duży teren i będę starał się zrobić to bardzo realistycznie. I ładnie, bo jeżeli nie wiecie i nie oglądaliście starej serii, to wiecie, że ja w tej grze, to nie wiecie, że ja w tej grze skupiam się głównie na realizmie całego miasta i na tym, żeby ono ładnie wyglądało. Dlatego również stosuję wiele modów. Tak więc każdy odcinek będzie to swojego rodzaju taki dziennik z budowy miasta. Będę opisywał, jakie zmiany zaszły, porównując miasto z poprzednim odcinkiem i tego typu rzeczy, oraz w każdym odcinku będę wam pokazywał, przedstawiał jakiś mod, który używam i uważam, że jest on warty do polecenia. Także mam nadzieję, że wam się taka seria spodoba i że takie krótkie, przystępne odcinki zachęcą was do oglądania tej serii. Także może zacznę od pokazania wam moda, którego chcę wam teraz polecić. Jest to dość nieistotny gadżet, ale wydaje mi się, że jest dość przydatny, gdyż ogólnie aleje wyglądają tak, oraz inne drogi, i przy tych drogach nie ma żadnych drzew. Ale ściągnąłem moda, który umożliwia dodanie przy drogach drzewa. I powiem wam szczerze, że bardzo mi się on podoba z racji tego, że po prostu zwiększa on realizm całemu miastu. I słuchajcie, jest to dostępne w ulepszeniach. I na przykład, gdy wybiorę tą ikonkę, to przy drodze na chodniku pojawią się takie oto drzewa. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, szczególnie gdzieś w centrum miasta można to zrobić. Jestem bardzo zadowolony, że taki mod powstał, bo jest to taki malutki szczegół, ale mimo wszystko dla tych, którzy lubią mieć ładne w mieście, będzie to znaczyło naprawdę bardzo dużo. Także także to tyle. Link do moda będziecie mieli w opisie. No i co? I teraz wydaje mi się, że przydałoby się w tym moim miasteczku stworzyć strefę dla fabryk, wytyczyć miejsce, w którym będzie się rozwijał przemysł ciężki. Także, no cóż, zrobię to teraz. Wytyczę jakąś ulicę i most, gdyż planuję, aby ta strefa przemysłowa znajdowała się tutaj, nad rzeką. Także, właśnie, ściągnąłem jeszcze taką fajną ulicę polną, jest ona dwupasmowa, nie wiem dlaczego w sumie, ale jest całkiem fajna i ona łączy póki co miasto z całym tym regionem. Do niej też dostaniecie linka w opisie. Także skoro strefa przemysłowa ma się znajdować w tym miejscu, to nie trzeba zrobić do niej w miarę sensowny dojazd. Także postaram się, aby to uczynić. I jeszcze coś. Ogólnie moje planowanie może wydać się wam dość dziwne, ale bardzo dużo czerpię z brytyjskiej urbanistyki oraz starałem się również dodać coś od siebie. Być może w pierwszych odcinkach może nie wyglądać to jakoś super, natomiast w następnych, w kolejnych wydaje mi się, że rozwinę się na tyle, że będzie się wam to bardzo podobało, gdyż ja tak po prostu mam, że potrzebuję z niektórymi rzeczami więcej czasu. Także kolejny most by się przydał w tym miejscu. Ściągnąłem jeszcze tyle różnych modów, ale po kolei będę je wam polecał już, żeby nie wszystko naraz. Przez to również mam dość dużo mostów, ale okej. Ogólnie mosty bardzo trudno, słuchajcie, się w tej grze ustawia i ja tego bardzo nie lubię robić, więc wejdę sobie na taki widok, żeby ten most był równy i postaram się go stworzyć.
Okej, tutaj powinno być obniżenie i... No i okej, wyszło. Wyszło przyzwoicie chyba. Teraz tylko, żeby to było w miarę proste. Wiem, że może wydać się wam to dziwne, że robię to z takiej perspektywy. W ten sposób to ustawiam, ale no... Jest to jedyny sposób, aby widzieć, czy ten most jest po prostu równy. A to ciekawe, dlaczego nie mogę tego tak zrobić prosto. Dobra, zrobię w takim razie taką spiralę. Albo nie. Już się jakoś naprawiło. Ogólnie gra jest dość zbugowana, ale... I tak bardzo cenię ją za realizm, któremu SimCity niestety brakuje. Okej, most wyszedł całkiem nieźle i teraz... I teraz czas rozplanować jakąś małą strefę. Strefę przemysłową. Dobra, przedłużę jeszcze tą aleję. Okej, mniej więcej dotąd. Mniej więcej dotąd i tutaj u styku mostu już z normalną drogą stworzę, słuchajcie, skrzyżowanie, które... Albo, wiecie co? Ja popracuję nad tym już po cięciu. Znaczy, już gdy nie będę tego nagrywał i po cięciu wam pokażę, jak mi to wyszło. Także... zaraz wracam. Dobra, w takim razie jestem z powrotem. Więc widzicie, troszeczkę się to rozwinęło. Co prawda nie jest jakiś gwałtowny przeskok, w następnych odcinkach będzie on bardziej widoczny, no ale jest to prawda sam początek. Oczywiście tutaj gdzieś w centrum tej mapy będzie takie prawdziwe centrum miasta, gdzieś tutaj u zbiegu tych rzek, natomiast tutaj dookoła będą to po prostu przedmieścia. Będą to zielone przedmieścia, które już tutaj zaczynam właśnie tworzyć. Szczególnie zwracam uwagę na to, żeby brzegi rzeki były właśnie takie nieuregulowane i dopiero później, gdy to miasto będzie się zwiększało wokół, znaczy przy rzece, nad rzeką, będą się budowały budynki, będą ulice, umocnione wały i tego typu rzeczy. Natomiast czym dalej od tego centrum miasta, czym bliżej granicy z tym bezkresnym, błękitnym niebem, będzie właśnie bardziej naturalnie. Wydaje mi się, że to po prostu będzie fajnie wyglądało i tyle. Tutaj również troszeczkę rozwinąłem te osiedla. Są bardzo zielone, póki co służą tylko i wyłącznie tym biedniejszym. Też to, co zrobię po odcinku, to, że budowle będą bardziej ujednolicone, tak jak na przykład przy tej ulicy. Po prostu w takim jednym typie. Gdyż to jest bardzo fajnie i bardzo fajnie to wygląda i przez to nie ma zbytnio chaosu, bo na przykład na tej ulicy no jest tak nieciekawie po prostu. Ale właśnie, pytaliście mnie się w poprzedniej serii, już dawno temu, jak ja to robię, że mam ten taki magiczny guziczek, dzięki którym mogę stawiać pojedyncze obiekty. Nie jest to żaden mod, jest to w ustawieniach gry. I wystarczy kliknąć Placing Mode. Nie wiem, jak to się nazywa w polskiej wersji, ale tak, wystarczy go uaktywnić i tutaj pojawia się ten oto guziczek i gdy go wciśniemy, to zamiast wytyczania stref pojawiają nam się wszystkie możliwe budynki w grze i możemy je sobie normalnie ustawiać. Co ciekawe, one się teraz automatycznie już budują, także to jest bardzo fajna opcja. A więc ja już się z wami żegnam, bo jak mówiłem, te odcinki będą krótsze. Następne z pewnością też również będą ciekawsze, także nie zraźcie się tym, który jest teraz. No więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku, a jeżeli wam się spodobało, to oczywiście łapki w górę, mile widziane. No i jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał.